Radio Szczecin. Magazyn komputerowy jest też na Facebooku. Sprawdź zapowiedzi audycji i posłuchaj najnowszych podcastów. Radio Szczecin. You are listening to magazyn komputerowy Trończyć Myszką. www.myszka.org. Radio Szczecin. Przypominam, że w studiu goszczę dziś panów Macieja Wykrznej-Derastieto, Rafała Maluj, doradcę prawnego, i Michała Smereczyńskiego z miesięcznika komputerowego. Przed chwilą przejrzałem uważnie czat. Nasi czatujący oczekują dzisiejszych tematów, bo jeden z czatujących napisał, że można się opierać na przykładach Rosji, Brazylii i jeszcze innych, czyli znowu wracamy do samej dystrybucji albo systemu operacyjnego. Brazylia, o ile dobrze pamiętam, tak, panie Michale? Tak, wspominaliśmy o tym chyba tydzień temu, na pewno mówiliśmy przed chwilą, jak mikrofony były wyłączone. Brazylia podjęła decyzję o wdrożeniu w szkołach dystrybucji Mandriva, która jest dystrybucją brazylijską, na ponad 3 milionach komputerów. Czyli 3 miliony komputerów w szkole w Brazylii będzie korzystało z dystrybucji Mandrivy, tak? Tak, jest to zastąpienie systemu operacyjnego z Redmond, zastąpienie Microsoftowych rozwiązań, zakładając nawet, że dla szkół, dla jednostek edukacyjnych te licencje na oprogramowanie Microsoftu są dużo tańsze niż w handlu detalicznym. To przy 3 milionach komputerów są to tak czy inaczej kolosalne oszczędności. No, ostatnia propozycja, o ile dobrze pamiętam, firmy, o której pan mówił, to było chyba kilkanaście złotych od jednego stanowiska na rok, o ile się nie mylę. Ale krok został poczyniony i tamto oprogramowanie szkoły w Brazylii nie kosztuje de facto nic. Tak, tym bardziej, że przy wykorzystaniu produktów chociażby Microsoftu system operacyjny jest tylko podstawą. Tak, trzeba liczyć oprogramowanie zabezpieczające, antywirusowe. Jeżeli szkoły uczą programowania, to trzeba liczyć środowiska programistyczne, które bardzo często są bardzo drogie, niezależnie od tego, czy używa się ich w szkołach, czy używa się ich komercyjnie. W przypadku Linuxa jest ten plus, że środowiska programistyczne, często bardzo rozbudowane, są dostępne zupełnie za darmo, są otwartymi rozwiązaniami. Czyli przemnóżmy te kilkanaście złotych razy 3 miliony stanowisk, no to jest całkiem poważna kwota, którą należałoby wydać i władze Brazylii tych pieniędzy nie wydadzą. Panie Rafale, Holandia, tak? Sugestia, co by administracja rządowa wykorzystywała rozwiązania, no właśnie tego typu. Tak, dokładnie, i to nawet nie sugestia, a wręcz nakaz, powodowany też koniecznością oszczędności. No i generalnie podejściem bardzo otwartym całej społeczności holenderskiej do właśnie wolnych, otwartych rozwiązań. Tutaj Holandia w tym przoduje i no można tylko z nich brać przykład. A jaki jeszcze kraj europejski poszedł ich śladem? W dużej części Niemcy. No i można już jakby w kolejnych krajach widzimy kolejne open source'owe tendencje. Z tego co pamiętam, to w niektórych landach została wręcz wydana taka dyrektywa, żeby się powoli przesiadać na tego typu rozwiązania i rezygnować z okienek Windowsa. Tak, tak było między innymi w Monachium i w innych niemieckich miastach. No oczywiście tutaj proces wdrażania tego oprogramowania no, jest mniej lub bardziej bolesny, w zależności od tego, jak bardzo w danej społeczności zakorzenione były te inne rozwiązania. No nie ma co ukrywać, Windowsowe, bo generalnie tutaj w 90% to jest konkurencja dla wolnego, otwartego oprogramowania. To znaczy w przypadku, jeszcze dodam, w przypadku Monachium była taka sprawa, że bardzo dużo takich wewnętrznych aplikacji było napisane w Visual Basicu. I to był ogromny koszt, zarówno no, pieniężny i czasowy, żeby je przepisać i dostosować do projektu open source'owego. W jakimś stopniu się to udało, ale tam nie do końca jeszcze wszystko zostało, jakby można powiedzieć, przeportowane, ze względu na to, że no, niekiedy są takie specyficzne rozwiązania i część niestety musiała pozostać. Ale to oczywiście jest cały czas... Czyli ta przesiadka nie jest taka prosta. Nie jest taka oprócz prosta. Oprócz przyzwyczajeń to jest jeszcze kwestia dostosowania baz danych. Dokładnie, dokładnie. Przepisania tego wszystkiego, przerobienia. Ale jakby pan miał popatrzeć na koszty na przykład, które, może inaczej, na oszczędności, które w tym momencie nasi sąsiedzi Niemcy będą mieli, jeżeli przesiądą się, to jakie to by były pieniądze?
Znaczy, można tu mówić nawet o milionach euro, bo u nich na pewno dojdzie do takich kwot. To nie chodzi tylko oczywiście o same licencje oprogramowania jako system operacyjny, ale też trzeba wziąć pod uwagę fakt oczywiście programowanie biurowe, tudzież jakieś właśnie bazy danych, które są wykorzystywane przy obliczeniach czy przy gromadzeniu danych administracyjnych. No, tak jak już wspomniałem, to może być, nie wiem, 10 milionów, to może być 20, to może być nawet i 100 milionów. Kwestia tego po prostu, jak przeniesie, jak wszystkie aplikacje, które były jakoś specyficznie dostosowane do platformy Windowsowej, zostaną przeniesione do tego Linuxa. Dopiero wtedy będzie można oszacować tego koszt.